jak patrzysz na dzisiejszą Wisłę, jest lipiec 2013 roku, to co sobie myślisz? Myślę sobie o straconych latach całych i tym, co się tam działo, bo okej, przy całych nawet kłopotach finansowych można było już uzyskać jakąś ciągłość i jakoś to zbilansować, tak? A tu ostatnie lata to były tragiczne, bo był mocny wyskok w górę, jeżeli chodzi o inwestycje i nagle jeszcze większy spadek. I to było takie bardzo dziwne, choć niestety to cechowało Wisłę. Niedziałanie w jakimś konkretnym, spokojnym kierunku, tylko właśnie takie wahania i ciągłe zmiany, ciągłe wymiany. Tak? Prezes Cupiał jest największym dobrodziejstwem czy największym przekleństwem Wisły? No absolutnie nie jest przekleństwem, tak? Bo nawet przy tym wszystkim, co się działo, czy tym młynie, tym kołowrotku, to Wisła dzięki niemu się odbudowała i pewnie dzięki niemu stoi ten stadion również, bo był naciski z tej strony, że Wisła była dobrą drużyną. Gdyby takiej drużyny Kraków nie miał, no to pewnie też nie miałby stadionu. Nie, absolutnie. No. Szkoda jedynie jest taka, że prezes Cupiał jakoś w tych pierwszych latach nie nauczył się tego spokoju, tak? Wypracował jakieś polityki, zaufał jakimś ludziom na dłużej i po prostu pociągnął to w jedną stronę. Wyszkolił troszkę młodzież, więcej włożył może środków na to, całą tą bazę zbudował i próbował to ciągnąć. No niestety to zawsze go cechowało, że reagował nerwowo na pewne sprawy, szczególnie na wyniki, a niestety ta jakość spadała, a jego reakcje były cały czas podobne i takie same. Powrót Smudy do Wisły to jest coś, co ty przyjmujesz obojętnie, czy śmiejesz się gdzieś tam w duchu, że trener, który przegrał z Kretesem mistrzostwa, który nie zdziałał nic wielkiego w drugiej Bundeslidze, nagle bierze się za odbudowę Wisły? No, jakiś straszny sentyment ma do niego prezes Cupiał, tak? Chyba tylko prezes Cupiał, bo zdaje się, że tylko on był za tym, żeby go zatrudnić. Tak to wyglądało, że tam... Oczywiście to są decyzje wspólne pewnie. No ale błagam cię, że teraz mówisz, teraz mówisz jak działacz. No chyba tak. Ale... A jesteś redaktorem przyszłym, tak? ale tak naprawdę no, zdziwiło mnie bardzo. No bo wiemy, ty wiesz pewnie lepiej ode mnie, no ja też to wiem, że Jacek Bednarz na przykład nie był zwolennikiem Franciszka Smudy. Nikt nie był zwolennikiem, tylko Cupiał. I nagle bierze się trenera, który nie ma wyników. No ale to jest odpowiedź na to, co się działo w Wiśle od zawsze, tak? Decyzję ma jeden człowiek i on je podejmuje.